Dzień dobry wszystkim. Zapraszam Państwa serdecznie na koncert przebojów, z których większość związana jest z obrazami filmowymi. Na przywitanie jedna z najsłynniejszych piosenek George'a Gershwina, napisana w roku 1930 do musicalu Girl Crazy. Sztuka opowiada o młodym utracjuszu, którego ojciec wysyła do Arizony, aby zajął się rodzinnym ranczem. Wierzy, że dzięki temu syn, zamiast tracić czas i pieniądze na alkohol i kobiety, nauczy się odpowiedzialności. Istotnie, wkrótce posiadłość rozkwita, przyciąga tłumy turystów. Jakim cudem? No cóż, niepoprawny Danny sprowadza tam rozrywkowych kolegów oraz tancerki z Broadwayu, a zatrudniona przez niego piosenkarka Kate śpiewa, że jeśli mamy rytm, muzykę i ukochaną osobę, to do szczęścia niepotrzebne nam już jest nic więcej. Później, w 1934, powstaje utwór, który wciąż znajduje się w czołówce najczęściej wykonywanych utworów świątecznych. Autora tekstu zainspirował ponoć widok Central Parku w jego rodzinnym mieście w Pensylwanii. Słowa piosenki napisał jednak w zupełnie innym miejscu. To było sanatorium, w którym leczył się na gruźlicę. Ja się, drodzy Państwo, zastanawiam, co tam się zdarzyło, co tam takiego zaszło, ponieważ pierwotnie piosenka opowiadała o miłości, po prostu o gorącym romansie w zimowy czas, a ta wersja dziecięca o urokach zimy i tylko o tym powstała dopiero 13 lat później. 4 lata temu nagrano jeszcze inny tekst, odmienny klimatycznie i przeznaczony dla półkuli południowej pod tytułem Summer Wonderland. Przebój z roku 1945 powstał paradoksalnie podczas lipcowej fali upałów w Hollywood. Podobnie jak poprzedni, uznawany jest za piosenkę świąteczną i tradycyjnie wykonywany podczas Bożego Narodzenia, choć tak naprawdę w treści o świętach nie ma ani słowa.
chwilę prawdopodobnie jedna z najbardziej romantycznych piosenek, jakie kiedykolwiek napisano na potrzeby filmu. Mają Państwo jakieś typy? Tytuł, który ją rozsławił, to Śniadanie u Tiffany'ego. W roku 1961 z ekranu zaśpiewała ją Audrey Hepburn. Utwór zapewnił twórcom Nagrodę Akademii, dwie Nagrody Grammy, ale przede wszystkim ruszył z miejsca karierę autora tekstów. Ta kariera stanęła kilka lat wcześniej z bardzo prostej przyczyny. Rock and roll wyparł modę na standardy jazzowe i w tym zupełnie nowym sposobie pisania słów autor zupełnie nie potrafił się odnaleźć. A tutaj? Tu powstało wspomnienie z dzieciństwa. Georgia na południu Stanów, w Sawanach. Miejsce, gdzie spędził bardzo, bardzo beztroski czas nad rzeką, zbierając borówki, marząc o dalekich podróżach, czytając przygody Huckleberry Finna, Marka Twaina. Piosenka śpiewana jest w jedyny w swoim rodzaju sposób przed Holly Golightly, czyli Audrey Hepburn, siedzącą jeszcze trochę u siebie w domu na parapecie, a w połowie na schodach przeciwpożarowych. Trochę w sposób śpiewany, trochę w sposób mówiony. Dziwna piosenka i przede wszystkim dziwna reakcja producenta, bo po pierwszym pokazie w Los Angeles, który miał dosyć chłodny odbiór, on powiedział: to wina piosenki, wyrzućmy ją. No, wspominano później reakcję Audrey Hepburn w bardzo różny sposób, od słów po moim trupie po dużo bardziej barwne zwroty. Piosenka na szczęście została. I mówię na szczęście dlatego, że choć w ślad za tą bardzo aktorską wersją podążyły liczne interpretacje zawodowe, wykonywały ten tekst największe sławy, najlepsze głosy, Louis Armstrong, Aretha Franklin, Elton John, to po latach, w 2004, właśnie wersja Hepburn zajęła czwarte miejsce w rankingu 100 lat, 100 piosenek, rankingu obejmującym najpopularniejsze utwory amerykańskiego kina. Piosenka z lat 80.
twórcy kanadyjskiego Leonarda Cohena. Światowy przebój, który początkowo nie odniósł żadnego komercyjnego sukcesu, a mimo to z biegiem lat pojawiło się wiele coverów, także ponowne nagrania samego twórcy, który wielokrotnie zmieniał i rozszerzał tekst. Pracował nad piosenką naprawdę wiele lat. Jak wspominał, jeden szczególnie trudny wieczór, zapełniłem notatkami już dwa notesy. Pamiętam, że byłem w nowojorskim hotelu, siedziałem w samych majtkach na dywanie i biłem głową o podłogę, powtarzając sobie: nie dam rady skończyć tej piosenki. No cóż, napisał do niej 80 zwrotek, z których śpiewał później tylko kilka. Piosenkę nagrano ponad 200 razy. Mnóstwo artystów wykonywało ją też bez nagrań na żywo. Trafiła do wielu filmów. Tę szaloną popularność swojego dzieła Cohen uznał później za małą zemstę na wytwórniach muzycznych, które na początku uznały materiał za nie dość dobry. Tekst z odniesieniami do Starego Testamentu stał się przedmiotem licznych interpretacji. Tak naprawdę obie wersje, ta bardziej religijna i ta bardziej świecka, przeprowadzają nas przez niezmierzone spektrum uczuć, a powracające w refrenie Halleluja wyraża na zmianę najwyższą rozkosz, rozpacz i rzadko tylko uniesienie religijne. Piosenka mówi przede wszystkim o uczuciach, tych wyidealizowanych i tych zmysłowych, o życiu ziemskim, o wielkiej afirmacji życia. Pojawiła się też w paru obrazach filmowych. W Watykanie lista 45 filmów propagujących szczególne wartości religijne, moralne lub artystyczne. Jeden z tytułów na tej liście to film brytyjski opowiadający historię misji jezuitów wśród Indian Guarani. Obraz został nominowany do Oscara w 7 kategoriach, m.in. za słynną muzykę Ennia Morricone. Thank you.
Ogromny tron Ustrii, który doprowadza do śmierci króla, a objąwszy władzę, wywołuje poczucie winy w bratanku. Ten traci zainteresowanie tak rządzeniem, jak i młodzieńczą miłością, a stąd już krok tylko do pytania być albo nie być. Powiecie Państwo, Hamlet, tymczasem w afrykańskim ujęciu. Ludzkie hieny zmieniają się w rzeczywiste, a królewicz duński w udającego się na wygnanie Simbę. Film przepięknie przedstawia dzieciom zjawisko śmierci, przemijania, a piosenka o wędrowcu stała się jednym z większych przebojów. A zatem jest spokojne poddanie się pędowi dnia, kiedy można cofnąć żar kołyszącego się wiatru. I jest zaczarowana chwila, w której zda mi się, że niespokojnemu wojownikowi wystarczy po prostu być z tobą. Czujesz miłość dzisiejszej nocy? Jest tam, gdzie my. Temu wędrowcy wystarczy, że dotarliśmy już tak daleko. I czy czujesz, jak miłość tej nocy układa się do spoczynku? To wystarczy, aby królowie i wędrowcy uwierzyli, że są najlepsi. Już produkcję filmową Neverending Story najbardziej kojarzymy z piosenką tytułową. Tymczasem w tym samym roku, co Król Lew, czyli w 1994, wychodzi na ekrany część trzecia i tam pojawia się utwór Pocałunek Róży. Popularność piosence przyniesie jednak dopiero wykorzystanie jej w produkcji dla dorosłych, w scenie miłosnej w filmie Batman Forever. To dzięki niej trafia na szczyt list przebojów tak w Stanach, jak w Australii. W 1996 zdobywa kolejne nagrody za płytę roku, piosenkę roku, najlepszą piosenkę z filmu i najlepsze męskie wykonanie w stylu pop. A co ciekawe, Pocałunek Róży powstał wiele wcześniej, w latach 80. Tyle, że Seal wstydził się go i, jak sam potem mówił, rzucił taśmę w kąt. Spodobało mu się za to bardzo to, co po latach zrobił z tym nagraniem producent. Jak podsumował, nigdy nie byłem z tej muzyki dumny, a on odrzuconą taśmę zamienił w kolejne 8 milionów sprzedanych płyt.
muzyka filmowa w rytmie tanga. Tytuł oryginalny filmu to Powieszony dom, ale obraz daleko bardziej znany jest jako Czas cyganów. I rzeczywiście muzyka jest właśnie takim nastroju. Film utrzymano w konwencji magicznego realizmu. Rozwój akcji przypomina bardzo baśń. Mamy tam wyprawę dorastającego cygańskiego chłopca po bogactwo, które umożliwi operację chorej siostry oraz poślubienie ukochanej. A wszystko jak to przy współpracy Kusturicy i Brygowicza podlane gęstym muzycznym sosem.